Siema, siema. Gdzie to mnie tutaj wysłali dzisiaj? Mikołów, dworzec PKP. Pętla, w zasadzie plac postojowy za Mikołowskim dworcem. Troszeczkę w oddaleniu od Mikołowskiego dworca. Królestwo PKM Tychy. Autosan tam stoi. Tutaj mamy Solara gazowego, starszego. No a ja jeżdżę deskorolką dzisiaj. No i to jest linia, która na deskorolkę nie jest za lekka, ze względu na objazdy i ze względu na to, że są tutaj remonty zarówno w Mikołowie, jak i w Katowicach. Widzicie, PKM Tychy zaczął się malować w barwy PKM Katowice, ale troszeczkę im nie wyszło i zrobili trochę jaśniejszy ten żółty. A tak na poważnie, to są nowe barwy Metropolii. A to są stare barwy PKM Tychy. Tam też nowe barwy Metropolii. My, Katowice, jeszcze się nie malowaliśmy w te barwy. Teraz następne nowe autobusy będą już zakontraktowane zgodnie z wytycznymi Metropolii. A teraz jeszcze mamy ciemniejszy żółty. No, deskorolka już ma chyba z 5 lat. Ale mimo wszystko jeszcze jeździ znakomicie wręcz. Nie ma z nią żadnych problemów. Oprócz tego, że jest deskorolką i trzeba myśleć więcej niż takim normalnym autobusem, bo trzeba troszeczkę jednak się naddawać. Dobra, chowam się do swojego autobusu, bo jeszcze mi jakiś szofer zobaczy i będzie zaraz gadanie. Co ty tata nagrywasz kierowców? Ja wcale kierowców nie nagrywam. Tylko teraz tak, nie było słońca, to fajnie mogłem nagrać wam z tej perspektywy. Wiem, że ją bardzo lubicie, ja też wolę nawet tą perspektywę. Ale jak jest słońce, to już nie za bardzo mogę wam to nagrać z tej perspektywy, bo jest pewna przyczyna, o której nie będę tu wspominał, ale ja może wam powiem, po prostu się odbijam w tej szybie, a nie chcę, żeby było mnie widać. To może nagram wam znowu z tej perspektywy. Myślę, że też nie będzie problemu. No niestety planowałem nagrywać dzisiaj linię 77. No i mało tego, byłem tam nawet, ale nie przemyślałem jednej rzeczy. Nie przemyślałem tego, że niestety, ale słońce wstaje obecnie po godzinie 7, a ja wyjeżdżałem z Wesołej 6:26, ostatni kurs. No i co? No i nie było szans nagrać. No, tak po ćmoku jechać, to też jakość beznadziejna i w ogóle nic nie widać. No ale trafił się jeszcze ten 37. Nie powiem, że mi się chciało go robić, bo rzeczywiście troszeczkę nie za bardzo miałem ochotę. No ale cóż, polecenie służbowe jest polecenie służbowe. Dobra, panowie kierowcy tam się wychodzą, no to ja się będę kończył i się widzimy na trasie. Nie chcę, żeby było widać, że ich nagrywam. Bo ich nie nagrywam. No. Dawno nie było filmu zza kierownicy, co? Witajcie raz jeszcze. Niestety ostatnimi czasy mam dużo mniej możliwości, żeby pojeździć sobie autobusem i też coś nagrać dla was. No, przyznam szczerze, że większość linii, jak już nie prawie wszystkie, zostały opublikowane na kanale, te, które miałem na swojej zajezdni. W związku z tym też mniejsze chęci mam do tego, żeby jeździć i nagrywać. Ale jestem zobowiązany, żeby wymienić te osoby, które pomogły mi w wykopywaniu filmów na wykopie, które osiągnęły główną stronę. Dlatego też stwierdziłem, że w końcu trzeba to zrobić i wrzucić zaległy film, żebym mógł wypełnić swoje zobowiązanie wobec was. W związku z tym gorące pozdrowienia dla wszystkich, którzy wykopali moje filmy na wykopie, którzy pomogli mi w ten sposób, aby te filmy zostały rozpopularyzowane, a szczególne dla Mądrej Głowy, Patchfindera 007, Krzysia Dymkowskiego, Marcela P., Fana Warszawskiej Komunikacji, Jawor Kata, Antosa 20076, Paku 260, Michał, liniowe przejazdy liniami komunikacji, autobusy i trolejbusy Gdynia, Świat Toma, Mechowiec Luxora Konto Premium, Mateusz 2.0, Marcin Pawlet, Adamesz, TRNA,
Andidu, Mercedes Conecto, Brian 2115, Mavi Yoshi, Milosz 007001, Mati Solak i KM w Sosnowcu 427. Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrowienia dla Was. A teraz zaczynajmy trasę linii 37. Krótki impuls do Katowic. Nie wiem, na jakiej relacji, może z Rybnika? Dobra, zobaczcie sobie jeszcze, co to za pokraka jedzie, jak już tak obserwujemy. Co to w ogóle jest? Ni to minibus, ni to autobus. Iveco Urbi z BKM-u Tychy. Dobra, ja mam za 2,5 minuty odjazd z dworca. A do dworca jeszcze trzeba minutkę podjechać. Więc pomału odpalamy autko i dojeżdżamy do dworca. Ja mam przygotowaną parę fajnych tematów na linię 77, no ale oczywiście jak to ja nie przemyślałem wszystkich aspektów tak wczesnych godzin. No ale o 7 godzinie dopiero słońce wstaje, więc kto by się spodziewał? Ja się nie spodziewałem, że w listopadzie w słońce wstanie o godzinie 7. Nie wiem, pozmieniali coś z tym słońcem czy co? Dawniej to chyba wcześniej to słońce wstawało, a nie o godzinie 7. Dobra, ruszamy z placu postojowego. Teraz tak, z tego placu tu jest bardzo kiepski wyjazd w tą stronę. Ja bym ruch skierował odwrotnie, no bo tutaj my nic nie widzimy w prawym lustrze. Żeby widzieć to muszę zerkać w tamto lustro. A co jak ono będzie w jakiś stopniu niewidoczne? No tak w ogóle troszeczkę ten wyjazd jest nieprzemyślany. Dobra, jest dość ciepło na autobusie, jestem w krótkiej koszuli, a nie potrzebuję ogrzewania. Chyba jest ustawione na maksa, więc będzie zaraz tutaj dmuchać. Tym bardziej, że słońce teraz świeci. Wszędzie te progi zwalniające. Gdzieś dawno, dawno temu chodziły takie, nie wiem, sobie fejki, czy chodziły takie opinie, że autobusy komunikacji miejskiej nie mogą się poruszać w tych miejscach, gdzie są progi zwalniające, a teraz tak naprawdę to wszędzie te progi zwalniające są. Uskok jeszcze mieliśmy tutaj poprzeczny na jezdni, a teraz najgorsze co może być, czyli wjazd w stanowisko remontowanego dworca. Powiem Wam szczerze, rozgrzebali tu po lewej stronie i nie jesteśmy w stanie wjechać w stanowisko, które mamy obsłużyć. No nie jestem w stanie się zmieścić, to jest niemożliwe, żebym tutaj za to drzewo wjechał. Stąd też, jeszcze go muszę tutaj podnieść, stąd też wjeżdżamy w stanowisko wcześniejsze, no bo po prostu nie ma takiej możliwości, żeby obsłużyć tamto. I tutaj też jest ciasno, nie ciasto, tylko ciasno. To stanowisko po lewej stronie to jesteśmy w stanie obsługiwać tylko i wyłącznie tej strony dworca, czyli od tamtej strony, ale ja mam 40 minut przerwy, no to gdzie mam się zatrzymać, no nie ma jak. Więc tutaj oczekujemy, aż wszyscy pasażerowie przyjdą sobie. Nie ma nikogo na przystanku po lewej stronie, więc ze względu na te utrudnienia w ruchu nie jestem w stanie podjechać. Przykro mi bardzo. Autobusy krótkie są w stanie to zrobić, albo te, które jadą od drugiej strony, ale te, które wjeżdżają od placu postojowego, nie ma szans się wykręcić. Mi tam braknie chyba ze 2 metry do wykręcenia się, więc nawet nie ma co mówić o ryzykowaniu, bo to jest po prostu niemożliwe. No, zobaczcie, piękna eskapada autobusów PKM Tychy. PKM Tychy zamówił te many w nowym malowaniu, takim czarno-zielono-żółtym, a tu bach, Metropolia za rok, dwa zdecydowała się na malowanie, ujednolicenie malowań wszystkich przewoźników i wszystkie autobusy będą w kolorze słońca Metropolii, dlatego już te nowe autobusy PKM Tychy mają jeszcze kolejne malowanie, właśnie to żółte, jaskrawe słońce Metropolii, o którym już Wam wspominałem na placu postojowym, a tutaj macie tą wersję, można powiedzieć, przechodnią między tym pierwotnym malowaniem zielono-żółtym, a tutaj właśnie tym udziwnionym
malowaniem czarno-zielono-żółtym. Takie malowanie troszeczkę a la GK Stychy. No, brakuje jeszcze czerwonego. Czarny i zielony. Czerwony. To by były barwy PKM-u Tychy. Dobra, tutaj też mam ciasno. I muszę się sprężać, żeby wjechać na zielonym świetle. No i co? No i już, koniec. Nie wjechałem. Dwa autobusy poszły, a ja stoję. No i teraz bach, 5 minut opóźnienia już na starcie. Ciekawe, ile to potrwa, ile tu będziemy stać. No, przyznam szczerze, to będzie taki dość szybki kurs. Będziemy trochę nadrabiać do Katowic, jak tutaj stanęliśmy. No i kolejne dwa autobusy za mną. Jeden z nich już na pewno nie będzie w stanie zdążyć. No chyba, że ten tutaj pierwszy się zagapił i przez to ja nie zdążyłem, bo on się zagapił. Ale wahadełko pod dworcem, potem my pojedziemy w lewo, tam w kierunku placu 750-lecia i za chwilę tutaj z powrotem wrócimy. Jak tu wrócimy, to jeszcze będziemy obsługiwać raz dworzec, ale już po stronie przeciwległej. Już nie będziemy wjeżdżać tutaj na teren dworca, ale też to wahadełko jadąc od tamtej strony tu też nas tutaj chwyci. A ogólnie trwa tutaj remont i przebudowa tego dworca autobusowego w związku z wraz z infrastrukturą tutaj przylegającą. I budowane jest tu centrum przesiadkowe pod dworcem PKP. Spróbujemy ustawić optymalną temperaturę na... Jednocześnie zerkam na czerwone światło. Ale to nie tak łatwo. Dobra, teraz jest ustawiona optymalna temperatura. No nie tak łatwo będzie nam stąd wyjechać, niestety. O, i teraz zobaczycie. Jedzie 45, za nim 69, fajna linia, 69 i 45, też do Katowic, tylko szybszą trasą. No i ja tak jak oni będę tutaj właśnie zawijał się w drugą stronę. O, jeszcze 41 tam zdążył, pięknie. Widać, że ten cykl od tamtej strony jest dłuższy, a tutaj dla autobusów to rzeczywiście musi być ten cykl krótszy, ale nie aż tak, że ugrzęźliśmy. No i co, teraz my? Ja już gotowy do jazdy. Gdzieś coś zahaczę? Chyba nie. Muszę to zrobić ostrożnie. Pierwszy raz w ogóle wyjeżdżam z tego dworca w trakcie jego budowy. Nie byłem tutaj od bardzo, bardzo dawna. A, jeszcze... Ten czwarty wlot dostał teraz światło zielone. Nie, no to faktycznie... Cztery wloty skrzyżowania, trzy wloty i jeden dworzec, i dworzec jeszcze. I faktycznie, tak jak koledzy mówili, ten cykl trwa tu 7 minut. Zaraz będziemy mieli dokładnie 7 minut opóźnienia. Za pół minutki. A jeszcze ile w drugą stronę będziemy mieli opóźnienia? Masakra. No, teraz już proszę mi włączyć to zielone światło. Zadziałało. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. O, teraz. Może za cicho mówiłem. Dobra, jest zielone. Tu się muszę wydostać jakoś. Dobra. Nieślam.
masażymy już. Tylko owijamy się tutaj dookoła tego nowego ronda. Ale to wcale tak nie jest łatwo tu. Ta deskorolka się tutaj przechyla. O, dobra. Gdzieś jeszcze na kostkę wjechałem tą, która jest na wewnętrznej tarczy tego budowanego ronda. Dobra, jedziemy teraz na plac 750-lecia. Powinniśmy zdążyć, wracając jeszcze na tym cyklu, co te samochody teraz stoją. Tak to myślę, że zanim się to wszystko powłącza, to powinniśmy objechać ten plac, obsłużyć przystanek i wrócić na czas. Ale zobaczymy. Bo jak nie, to znowu kolejne 7 minut. Będzie ekspresowa obsługa, jeżeli mi się uda. No, niestety tu już czekamy. No, pani jedzie, pani jedzie, dobra? No. Dobra. Kolejne utrudnienia, kolejne zawiki, nawrotki taką deskorolką. No nie jest to łatwy autobus w prowadzeniu po takich ciasnych miejscach. Trzeba myśleć tak jakby w dwie strony. Trzeba myśleć, żeby się wypuścić i trzeba patrzeć, czy się przypadkiem na coś nie zajdzie. No pani kochana, przecież ja 6 minut opóźniony. Szybciej, szybciej! Na pewno pani tylko jeden przystanek jedzie. Ten jeden przystanek może zaważyć na tym, że znowu będziemy stali 7 minut. A to już będzie 14 minut opóźnienia. Jest, udało się, jeszcze stoją. Pytanie, czy wszyscy przejdą, czy... Udało się, czyli jak jeden cykl stanę, to później po może przejdę ten następny. Ok, jest zielone światło. Powinno się udać, chyba że za dużo tych samochodów już było. Ale nie, jak czekaliśmy, to widziałem, że bardzo dużo samochodów przejechało. Dobra. Jest zielone, na legalu. Tu się udało teraz. Tu się teraz udało. I teraz znowu w drugą stronę. O, tu jest właśnie taki niedokończony asfalt. I na to najeżdżam kołami. I potem jest taki dźwięk. Dobra. I teraz lecimy. O, widzicie, tu staliśmy po lewej stronie. A teraz lecimy, żeby obsłużyć ten przystanek Mikołów Dworzec PKP, który jest już po przeciwległej stronie. No. Niestety, ale to są mega wertepy. Tutaj już go podnoszę, bo tu już to przewyższenie daje się za duże. No ale jak ja mam podjechać pod ten przystanek tak bezpiecznie, to ja nie wiem. Kurczę, ale gimnastyka z rana. Dobra, 5 minut w plecy. Tu jeszcze rozkopane. Też trzeba delikatnie, żeby maszynę nie uszkodzić. Dobra, to dawaj maszynę. 40, nie więcej, ale sprawnie lecimy. Ciasny Mikołów. O, też przejście wyniesione. Proszę, niech pani sobie już przejdzie. Przejście wyniesione. Tutaj jest wejście na Mikołowski rynek, na Starówkę. Bardzo ładny Mikołowski rynek. Polecam tutaj przyjechać na jakieś lody albo z dziewczyną, pooglądać, usiąść w jakiejś restauracji, jak to wszystko już będzie czynne oczywiście. A teraz mamy kolejne fajne miejsce dla deskorolki.
bo rondo, które jest, no, dość wąskie. Muszę wjechać aż na środkową tarczę, żeby się powykręcać tutaj, bo inaczej nie byłoby szans. I tu wyjeżdżając też muszę uważać, by nie zahaczyć, ale bez problemu przechodzi. Dobra, lecimy. Lecimy, gdzieś w oponę wszedł jakiś kamień i właśnie wypadł, uderzając w nadkory. Dobra, korzystam z tej możliwości, że tu ktoś stoi, ale żeby tą panią nie zahaczyć, muszę patrzeć w lewe lustro. Dobra, tu przeszedł, okej. I atakujemy do góry. Mikołów musiała, tutaj też nie jest za szeroko. Dwa autobusy to tak tutaj by się mijały na lustereczka, na żyletkę. Jak to kolega Damian dzisiaj stwierdził, taką deskorolką na Piotrowicach to się jedzie na żyletkę, bo tam też w Piotrowicach w kierunku Mikołowa totalnie wszystko rozgrzebane, tam też budowa tego tunelu, czy też dwupoziomowego skrzyżowania w Piotrowicach na fabryce maszyn. Wiślanki z Armii Krajowej.